Ten bank to świeci co chwilę reklamami LGBT+. Ciekawe, czy to jest kryterium rekrutacji do oddziałów. Co? Różne rzeczy można pisać w internecie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne oczekiwania, każdy inaczej myśli. A my jako bank jesteśmy otwarci przecież na te zmiany, na indywidualności i na różnych klientów i na nas samych. Jedyne co oczekujemy to szacunek dla siebie nawzajem i do klientów. W tym banku to zostali tylko ludzie w średnim wieku. Nic dziwnego, to nie jest ciekawa praca dla młodych. Nie zgodzę się z tym. Jestem w grupie najmłodszych pracowników w banku BNP Paribas. W wieku 20 lat awansowałam na stanowisko doradczyni klienta premium. Z perspektywy czasu uważam, że jest to bardzo dobra decyzja i na pewno chcę więcej. Taka praca w oddziale to mało rozwijająca robota. 2-3 lata max, co tam możesz więcej osiągnąć. Jak to w życiu? Wszystko zależy od motywacji i od tego, co chcesz osiągnąć. Ja zaczynałem w pracy w banku od doradcy, później zarządzałem 5-osobowym małym oddziałem, a teraz mam okazję pracować z 3 centrami klienta, gdzie mam 17-osobowy zespół, więc chyba można jednak coś osiągnąć. Prawda jest taka, że praca w oddziale zależy od dyrektora, a często na tych stanowiskach pracują trudni ludzie. To chyba jest trochę tak, że szukamy problemów na siłę. Jasne jest, że ludzie odchodzą z pracy przez swojego szefa, ale czasem jest to też powód, dla którego w tym banku właśnie są. Moje doświadczenie jest takie, że moja przełożona wpływa na to, że chcę tutaj być i to jest dobre miejsce mojej pracy. Otwartość na współpracę czy relacyjność to moim zdaniem dobra cecha naszych dyrektorów i dyrektorek.